Już po raz 15 Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji Cała Polska czyta dzieciom, rozpoczynającej się na początku czerwca i trwającej równy tydzień. Podczas akcji osoby dorosłe czytają maluchom książki w szkołach. Taki jest między innymi cel biblioteki, taka jest misja biblioteki, żeby zaszczepiać czytelnictwo wśród najmłodszych. Zawsze mamy nadzieję, że im wcześniej zaczniemy, do takich maluszków przychodząc kilkuletnich, to oni potem wrócą do biblioteki, sami będą czytać, przyprowadzą często swoich rodziców. Czytanie w Ostrowcu rozpoczęła dr Danuta Barańska, która niewątpliwie zachęca do czytania książek, a przy okazji poleca swoich ulubieńców. Teraz się ucieka od czytania książek, w ogóle od czytania podręczników jakichkolwiek, więc to tym bardziej jest podwójnie miło, bo wszyscy tylko telefony, laptopy, tablety. No to dla mnie to jest, bo książka to jest przyjemność mieć ją w ręku, przewracać ten szelest kartek, ten zapach tego druku, oglądanie jeszcze rycin, no to są przeżycia takie niepowtarzalne i tego się nie uzyska czytając z tableta czy z internetu. Ostatnio mi wpadła w rękę taka może książka, to jest takiego charakterystycznego autora amerykańskiego, Napoleona Hilla, który pochodził z bardzo biednej rodziny i zaczął pisać, jak człowiek może się zmotywować, dojść do sukcesu, do ciężką pracą. Również wiceprezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Marzena Dębniak włączyła się do akcji. Dla niej nie jest to nowe doświadczenie i z ochotą po raz kolejny uczestniczy w tygodniu czytania dzieciom. Już od kilku lat czytamy w przedszkolach dla dzieciaków, dlatego że czytanie, zapoznawanie małych dzieci z książkami jest naprawdę dużą wartością. Jest to jakaś akcja, która ma zachęcić dzieci do czytania. To będzie prezentować się też w przyszłości. A dzieci widać, że są wspaniałe, że czytają, że rodzice im czytają bajki. Jest to przesympatyczna akcja. Czytanie dzieciom w szkołach jest praktykowane. Nauczyciele już od najmłodszych lat chcą zaszczepić w podopiecznych chęć do sięgania po książki. Mamy tak zwany kwadrans na bajeczkę, gdzie po obiedzie dzieciaki w czasie odpoczynku słuchają różnych utworów. Nasze panie dbają o to, aby te utwory były edukacyjne, ciekawe dla dzieci. No i aby dzieciaki od tego samego początku wtopiły się w ten nurt czytania i żeby same to polubiły. Przewodnicząca Rady Miasta Irena Renduda-Dudek jest miłośniczką książek, dlatego ta akcja ma dla niej wyjątkowy charakter. Pasjonuje się literaturą dla dorosłych, jednak poleca też coś dla najmłodszych czytelników. Poleciłabym dzieciakom, nawet takim mniejszym, ale i troszeczkę starszym, książkę Nella, mała podróżniczka. To jest cykl książek, gdzie dziewczynka taka gdzieś tam 10-9-letnia zwiedza świat i opisuje swoim językiem, takim bardzo przystępnym dla małego dziecka, opisuje swoje podróże. I to jest poznawanie świata poprzez tą książkę. Szczególnie bym ją polecała, bo to jest bardzo ciekawa lektura dla maluchów. Wydarzenie jest na półmetku. Do tej pory zostało bardzo pozytywnie odebrane przez słuchaczy, jak i czytelników. Propagowanie czytania wśród najmłodszych to świetna inicjatywa, która z pewnością zaprocentuje w przyszłości.